Cześć wam wszystkim. E, dzisiaj taki nietypowy temat. E, chcę trochę powiedzieć o higienie. Bo to jest to jest temat, który w ogóle chyba nigdzie jeszcze nie widziałem, e, żeby ktokolwiek poruszał. Mam nadzieję, może na grupie go poruszymy. E, jak często często ktokolwiek z was wszystko zmienia. Ja uważam, że niektóre rzeczy to trzeba zmieniać codziennie. Tak jak, nie wiem, majtki, skarpetki, to to się zmienia codziennie. To jest chyba normalne, ale to nie jest normalne dla wszystkich ludzi, prawda? Ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład w tych samych rzeczach, w których byłem w pracy, później chodzić normalnie po mieście i, i bez problemu się nie przejmować niczym, prawda? Niektórzy ludzie tak nie myślą, dla niektórych po prostu wydaje się, że w pracy to oni, to oni są pachnący, oni. Nawet jak się spocą, to ten pot jest, pachnie fiołkami i, i olewają totalnie higienę i w ogóle to, co ludzie w koło mówią, prawda. Bo wielokrotnie się spotkałem z takimi ludźmi, którym w twarz mówię: stary, śmierdźcie ciebie, co nie? No i on mówi: a no to pracuję, spociłem się, co nie? No i brał tą koszulkę, prawda, te skarpetki, to wszystko ściągał, prawda, do szafki i na następny dzień po prostu, jak to już wysuszone przychodził i znowu to zakładał, co nie? E, więc, więc powiem wam szczerze, że no, no masakra, mam nadzieję, mam nadzieję, że wszyscy, co to oglądają, to są w miarę tacy porządni. Słuchajcie, najgorzej jest w szatni. Wiecie, najgorzej w szatni, jak macie takiego obywatela, takiego, tak, taką osobę yy, koło siebie, prawda? Hmm. W wielu firmach właśnie się spotkałem, gdzie chłopaki strasznie narzekali. Niektórzy mówili, mówili w twarz, a, ale ta, 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 dla takich ludzi to jest tak, jakbyś pluł im w twarz, to będą ci mówić, że deszcz pada, prawda? Nie przywiązują do tego uwagi. I kiedyś chłopaki nawet się wkurzyli, wzięli, wzięli gościowi i wypieprzyli po prostu buty do śmietnika. Wywalili mu po prostu te buty, skarpety, to wszystko, bo to tak śmierdziało. Słuchajcie, te skarpetki, to się śmialiśmy, że można już jak buty zakładać, bo jak on je, one już tak były sztywne, prawda, dzień, jak on je zakładał, to po prostu <laughs> jak to wysło, zamiast wymienić. Chociaż niektórzy fajne, fajne mieli pomysły, na przykład. Dobra, chcieli w jednej skarpetce, to chcieli, ale brali na fajran zawsze mydełko i, i, i pod, pod, pod zlewem prawda, je szorowali, później je kładli i na, no, na następny dzień były świeże skarpetki. Dobra, spoko, były dziurawe, bo były wiadomo spawacze, mają dziurawe skarpetki, każdy kto jest spawaczem to wie jak to wygląda, co nie? Ale, ale były, były świeże, prawda? A niektórzy to po prostu nosił tydzień, dwa i, i codziennie zakładał. No nie, ja, ja sobie tego nie wyobrażam, prawda? Ja mówię, chłopie, jak ty możesz 12 godzin pracować, a na następny dzień znowu te same skarpetki zakładać, co nie? No I, i, i on uważał, że wywietrzenie wystarczało, prawda? Takich jest mnóstwo ludzi. I nawet kobiety takie są, wiecie, to, to nie tylko faceci tacy są. Też słyszałem historie z jakichś innych zakładów, w innych oczywiście dziedzinach, że... że te kobiety po prostu ściągają robocze buty i też te skarpetki zostawiały. Co, coś strasznego, prawda? E, jeszcze rozumiem, jak ktoś w domu, prawda, nigdzie nie, nie wychodzi, tego to te skarpetki no, nie, będą, nie będą śmierdzieć, prawda? Ale samo to, jak ma się buty robocze, one, one często nie są takiej jakości, jak powinny być. I, i przede wszystkim, nawet jeżeli by były z tej najwyższej. Górnej półki, to ta noga, ta noga i tak będzie, będzie miała nieprzyjemny zapach. Oczywiście w tych lepszych butach nie będzie tak śmierdzieć, jak powinna, ale, ale yy, i tak będzie jakiś zapach, prawda? Więc warto jest przecież wymieniać te skarpetki. No i yy, nie wystarczy umyć raz, raz dziennie stopy czasami. Czasami niektórzy potrzebują kilkanaście razy myśli. Ktoś jak e, mi mówi, że no myłem się, a śmierdzi dalej od niego, to to umy się jeszcze raz, co nie? Bo jednym wystarczy jeden prysznic i jest okej, okay, prawda? A, a, a drudzy muszą częściej to robić. Niektórzy, niektórzy, właśnie co mają problemy z nadwagą, co mają e, jakieś tam zaburzenia właśnie układu pokarmowego, czy tam z wątrobą, czy tego e, mają inaczej pocą się inaczej tego. Ja tam nie wiem dokładnie jak to wygląda. No ci co chleją. Czy to ci, co trwają, też śmierdzą strasznie. Na przykład po amfetaminie ludzie mają strasznie śmierdzący zapach skóry. W ogóle pot strasznie śmierdzi. Ci, ci, co znają, ci, co, co ludzi takich, no to wiedzą, czy ci, co nawet próbowali. Tak samo alkoholik, prawda? Alkoholik strasznie śmierdzi i ciężko jest w ogóle, ciężko jest to, to, ten, ten zapach po prostu e, tego potu e, no, no, zniwelować, prawda? Wiadomo, tak samo, tak samo, no wszystko co jemy, co pijemy, wpływa na nasz pot, prawda? Więc każdy z nas indywidualnie powinien sam ocenić, jak bardzo jak bardzo mm, po prostu, no, jak coś jest śmierdzący jesteśmy. O, tak może to powiem wprost, prawda? Jak bardzo śmierdzimy, i powinien każdy z nas wiedzieć, czy, czy trzeba iść potem prysznicu, czy zmienić tą koszulkę, czy, czy skarpetki, czy co, prawda? No, owszem, jest zima, prawda? Spawamy zimą ta koszulka, to nie podzimy się tak wiele. No to co, to można 2-3 dni w takiej koszulce w pracy pochodzić, prawda? Nie trzeba już jej codziennie zmieniać, ale latem, no to nie jesteście w stanie. Ja powiem wam szczerze, że. Ja codziennie, latem codziennie koszulkę zmienia, prawda? Yy, roboczą. I nie ma żadnej innej opcji. Spocę się, nie, no, nie zakładam na drugi dzień. No chyba, że zapomnę przynieść sobie. No to dobra, trudno. Ale wtedy to czuję się strasznie. To zakładam tą koszulkę, to aż mnie gryzie, co nie? Skarpetki to przede wszystkim, kurde, skarpetki jedne do pracy, drugie po pracy mam, co nie, jak, jak, jak czasami gdzieś tam, wie, wiecie, gdzieś, gdzieś jest gorąco, ta noga bardziej się spoci, no to, kurde, myję te stopy i wymieniam jeszcze raz te skarpetki, no bo stopy to jest podstawa, prawda, jak sobie pamiętajcie, jeżeli sobie weźmiecie, e, zaśmierdzicie te stopy, prawda, jeżeli nie będziecie o nie dbali, to uwierzcie mi, to później są miesiące, miesiące do tego, żeby, żeby po prostu e, zniwelować ten smród tych stóp, co nie, więc więc warto jest przede wszystkim korzystać do butów, e, wymieniać wkładki. E, jak nie wymieniać to chociaż pracie, prawda? Mieć kilka, kilka par. Ja zawsze mam tych wkładek. Słuchajcie, 3 cztery pary zawsze i wymieniam sobie raz na tydzień te, te wkładki w tych butach. E, i, I. No i piorę je, prawda? Jeżeli w miarę są takie okej, okay, to je wypiorę, jak nie to kupuję nowej i, 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 i ten. I to skutkuje, prawda? Kiedyś jeden kolega mnie nauczył. Y, oryginalnie buty mają wkładki takie podbite z dołu, tą, ta wkładka jest gumą, co, nie? więc y, za każdym razem na Fajrant wyciągam te wkładki z butów. Uwierzcie mi, kiedyś nie wyciągałem i, i mówię, co mi te buty, które po prostu masakra były takie, nie chciały, nie chciały wysnąć, aby cały czas w nich była wilgoć, co nie? I rzeczywiście ten kolega powiedział, że ta guma zatrzymuje tą wilgoć, żeby tego, to wyciągać po prostu na wierzch. ja rzeczywiście wyciągam te wkładki, kładę się sam do góry na szafkę, prawda, Na buty se chowam i ten, nigdy ten, nigdy butów nie zostawiam w szafce, co nie? No, ale to za chwilę powiem, bo, bo troszeczkę, troszeczkę odskakuję. No i mówię, na górę daję te buty, te wkładki, prawda, nie zostawiam nigdzie na dole, no bo ten smród zawsze idzie do góry, więc lepiej, żeby szedł do góry i, i tam nad głowami ludzi, prawda? Ja osobiście tak robię, co nie? Każdy ma inne sposoby. A dlaczego nie chowam do szafki? Słuchajcie, szafka ma to do siebie, że ona jest zamknięta, tam nie ma cyrkulacji powietrza i te buty się kiszą i one, i one nie dość, że nam tam nie wyschną, tak jak powinny, to jeszcze do tego prześmierdnie nam cała szafka, co nie? Później to szafkę bierzecie, macie tam jakieś rzeczy tego i to wszystko później śmierdzi, prawda? To też nie jest dobry pomysł. Ja wiem... Są zakłady, gdzie kradną takie rzeczy. Macie nówkę, buty to Wam zajumają, co nie? Eee, jak dostaniecie zakładowe, no to tam jeszcze pół biedy, no ale przy pierwszej, drugiej, trzeciej, czy czwartym podejściu w końcu Wam powiedzą, że macie zapłacić za te buty albo coś takiego, więc na początek człowiek stara się chować. Póki, póki nowe, to do tej szafki będziecie chować, ale póki buty są nowe, to jeszcze też one tak nie śmierdzą, co nie? Eee, z czasem po, mi po paru miesiącach, właśnie one zaczynają, zaczynają bardziej prześ... śmierdzieć. Niektóre nie, niektóre na odwrót, prawda, ale ale przede wszystkim, nowe nie powinni, więc tam na chwilę na szafkę możecie wsadzić, ale tam po dwóch, trzech tygodniach, jak już będą troszkę zużyte, śmiało nie chowajcie do szafki na zewnątrz, zostawiajcie na zewnątrz szaf szafki. Tak samo, y jak macie koszulkę, prawda, przepoconą, no i dobra, nie chcecie jej do domu brać, bo jest mokra tego, to ją przewieście gdzieś, co nie? Nie chowajcie też ją do szafki, bo ona wam w szafce nie wyschnie, co nie? I tak jak mówię, to samo zrobi co te buty, prawda? Wszystko wam przesiąknie tym, tym potem, tym, 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 tym smrodem, więc jest bez sensu, prawda? Bez sensu. E, mm, jeszcze, właśnie, ważne rzeczy. Do butów kupcie sobie, kupcie sobie mm, jakiś tam spray. Właśnie jest tego teraz mnóstwo, jest różno. Dużo, bardzo dużo jest preparatów do, właśnie do, do butów, do stóp, prawda? Do pryskania stóp. E, i, I przede wszystkim. Przede wszystkim można też kupić sobie jakiś talk, prawda, który wsypuje się tam do skarpetek, żeby ta noga się tak nie pociła, bo słuchajcie, ktoś jak mi powie, że mu w ogóle się noga nie poci, to on mu nie uwierzy, bo każdemu trochę się tam ta noga będzie pocić. Macie te 8 czy 12 godzin te buty na nogach, prawda, które, które są tam zamknięte. Niektórzy robią sobie z boków takie małe dziurki, prawda, wycinają sobie dziurki żeby tam wentylacja była lepsza, niektórym to pomaga, no najgorzej jak gdzieś będziecie musieli na dworze robić, bo tam będzie wiało wam przez te dziurki jak cholera, więc <noise> nie polecam, ja nigdy nie robiłem takich, nie, zrobiłem jakieś takie dziurki, ale owszem, nie pomogły mi, nie pomogły mi te dziurki, też kolega ostatnio mówił, narzekał, że, że jakoś w tych butach nie pomogło, w niektórych pomaga, ale szkoda nowe buty niszczyć żeby już zrobić po bokach dziurki jak jeszcze spawa się, czasem tam może wpaść jakiś opiłek czy co, więc nie polecam tych dziurek, prawda to lepiej sobie na przerwę siąść gdzieś się z boku ściągnąć sobie te budy, dać sobie, żeby te nogi odpoczęły ja tak czasami robię, żeby się wywietrzyły i później, i to też sprawia, że te nogi, nogi są bardziej takie świeże, prawda no, no taki głupi temat, no ale, ale wiecie co, to trzeba o tym gadać, prawda Trzeba, bo tak czy owak, tak jak mówię, godzinami spędzamy czas w ciuchach roboczych i, i, i tak samo w butach roboczych, więc, więc najważniejsze jest, żeby, żeby czuć się naprawdę komfortowo w tym wszystkim, prawda? I tak jak mówię, koszuleczki najlepiej sobie przygotujcie, kupcie sobie na przykład, kupcie sobie najtańsze koszulki, jakie są, ja też kiedyś zamówiłem sobie na Allegro po 5 zł, chyba 3-6 zł koszulki z krótkim rękawem, kupiłem na przykład 5 czarnych, co nie, czy tam 10 czarnych i, i po prostu nosiłem sobie do pracy. Wymieniałem sobie codziennie na nową, tamte do prania dawałem, bo to wierzycie, jak kupicie 3, no to, to to nie nadążycie z tym praniem. A tak sobie kupicie na cały tydzień plus ekstra dwie i, i zawsze jesteście dobrze. Na weekend bierzecie, prawda? Bierzecie wszystkie. Dwie macie na, na poniedziałek, wtorek na przykład i później przynosicie resztę, co nie? Tak sobie robię, żeby cały czas mieć, mieć no żeby czuć się, czuć się naprawdę świeżo. Ja nie lubię, nie lubię czuć, że, że jestem spocony. Ja w ogóle yy, nawet jak się spocę, to ten, ten płot jeszcze nie śmierdzi, jak, dopiero, jak się ledwo człowiek spoczy. Człowiek, wiadomo, że to po całym dniu dopiero, ale ja nawet trochę się spocę, zaraz czuję się źle, kurde, wydaje mi się, że śmierdzi ode mnie i, i no nie czuję się z tym za dobrze, prawda? Tak samo panowie, panie, yy, kwestia tego, że yy, no ręce, ręce, mycie te ręce. Ja, ja, ja widzę, jak <grym> pamiętam w Polsce, prawda, jak pracowałem, byli, byli starzy spawacze, którzy jak śliczli do toalety wysikać się, to on rągnie nie mył, co, nie? Przed czy po sikaniem, on w ogóle nigdy rąk nie mył, prawda? Kiedyś tam właśnie myje ręce po, po, po toalecie, prawda? I on mówi, no, a, a, a czemu ty myjesz ręce? ja mówię, no bo byłem w toalecie, co nie? No, ale mówię, ale tylko sikałeś, no. Ja mówię, no, no sikałem, co nie? No, ale, ale po sikaniu też się myje ręce, co nie? A on mówi, no, ale co, ale co, brudnego miałeś? I wiecie, co, takie, takie myślenie, co nie? Holendrzy, zaś widzę, mają taką manię, że oni, yy, zanim idą do toalety, to myją ręce, ale jak kończą toalety, to nie myją, co nie? Czyli jak idzie nawet na tron, walnąć dwójeczkę, Słuchajcie, to on umyje ręce, zanim pójdzie tą dwójeczkę walnąć, ale jak już ją walnie, to już nie myje tych rąk, prawda? Idzie było, myślę, że on ma czyste ręce, co nie? No słuchajcie, to jest, to jest coś nienormalnego, prawda? Tak samo, tak samo jak przed, tak samo i po jest bardzo ważne. Mycie rąk. Myślę, że to jest podstawa, prawda? Pamiętajcie, że. Witacie się z tymi ludźmi, no chyba, że się nie witacie, no to okej, okay. to, to wasza sprawa, możecie sobie tam nawet do buzi wsadzać te palce, wszystko po, po, po dwójce, prawda? To już, to już wasza sprawa, ale wiadomo, witamy się, podajemy ludziom ręce, teraz w pandemii niby nie wolno, ale wiecie, no ze starymi kumplami się wita, chociaż nawet żółwia, jak się przybije, to warto przybić tego żółwia czystej ręce, co nie? Albo chociaż w rękawiczce. Dobra, jak już nie myjecie, to załóżcie rękawiczkę i rękawiczką żółwia przybicie i będzie ok, co nie? Nie, 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 nie. Nie będzie ok. nie będzie ok. Myjcie te pieprzone ręce, rozumiecie? Myjcie te ręce. Ja po prostu jestem bardzo przewrażliwionym właśnie przez takich ludzi jak w Polsce, że one twierdzi, że on nie miał brudnego fiuta, co nie, i on nie musiał myć rąk. No to na następny dzień po prostu rano nie podałem mu ręki. Bo, a on zdziwiony dlaczego, to mu powiedziałem dlaczego, co nie. Więc. E, mm, więc to też jest bardzo ważna rzecz, prawda? I, I. Co też bardzo ważnego jest. Bardzo ważne jest, że żeby. No, <ścoughs> Niektórzy myślą, że to też nie jest ważne, ale może używać, niektórzy zaczną używać antyperspiranty, prawda? Jest tego mnóstwo, prawda? Można sobie kupić kuleczkę, można sobie spraya kupić, można mieć w sztywcie, prawda? Pryk, pryk, słuchajcie, to naprawdę nie kosztuje majątku. Męskość Wam nie spadnie i, i panowie, panowie, to, że idzie się do pracy, to nie znaczy, że trzeba być śmierdzącym. Niektórzy są tacy, że po prostu, a idę do roboty, to się wieczorem nie, nie wykąpię, bo i tak będę rano, to się ubrudzę. Nie ma takiej opcji, prawda? Codzienna. Y, codzienny prysznic, codziennie mycie tyłka, jajek, czy tam kurde innych części ciała, to jest podstawa, słuchajcie, podstawa. I nawet jeżeli nie idziecie na żadną brądkę, pamiętajcie, kol macie kolegów w pracy, którzy też czują zapachy. Rozumiecie? Nie tylko kobiety czują, jak. jak, jak Spotykacie się z kobietą, potraficie się wypachnieć, wyszorować wszystko tego, tak samo róbcie, jak idziecie do pracy, co nie. Moi niektórzy kumple biorą rano prysznic. Często biorą dlatego, żeby ich obudził, prawda? Ja osobiście kąpię się wieczorem, wiadomo, przed wejściem do łóżka, po pracy tak samo, więc nad ranem nie muszę tego robić. Jeżeli ktoś lubi, no to okej, okay, ale to wykąpcie się wieczorem, przed, przed wejściem do łóżka i, i, i rano, a, a nie, że wieczorem, jak idziecie do łóżka, to jak ktoś z tymi czarnymi stopami do łóżka. E, tak robią często na firmowych chłopaki. E, spotkałem takich mnóstwo, że, że po prostu coś tragicznego, prawda? Nie mogę, nie mogę się wypowiedzieć, jak z higieną jest u kobiet. To, co wam powiedziałem tylko o tych butach, to po prostu gdzieś tam słyszałem, ale nie wiem, no mamy zawsze szatnie, szatnie osobno, chociaż w Holandii to różnie bywa. Yy, miałem, Tutaj w ogóle szatnie ma się z kobietami, bo Holendrzy yy, w tym czy, przy, w czym przychodzą, w tym robią. Ja tak nie umiem, ja się rozbieram, ściągam spodnie. Nie potrafię, potru, nie potrafię mieć pod spodem spodnie jeansowych. Miałem jedną firmę w Irlandii, gdzie po prostu nawet szatni nie było, po prostu masakra. I, I musiałem przyjeżdżać w, w tych ciuchach i w nich pracować. To dla mnie była rzeź, rzeź. Ja pamiętam, nie... kurde, tak się źle z tym, tym czułem. Jedynie można było iść umyć ręce i buzię, ale to jeszcze lodowata woda była, bo yy, w, toalecie, w toalecie była w ogóle tylko umywalka. Yy, nie, nie, no... no... Nie chcę wracać do w ogóle do tej Irlandii Północnej. Tam była, tam była naprawdę masakra. Jak rozmawiałem z kolegami Polakami, to mówić, że tylko na stoczni się spotkali, żeby były prysznice, a tak w żadnym zakładzie nie mają ani szatni, ani prysznicy, ani w ogóle ciepłej wody, żeby umyć się. Więc to coś strasznego, co nie? Eee, ale tutaj w Holandii, w Holandii tak samo nie przebierają się i mamy normalnie szatnie z, z kobietami. Yy, dla mnie to jest takie troszeczkę dziwne. Znaczy, ja tam się nie krępuję, się przebieram, tam nie zwracam uwagi, kto jest, co nie? Ja, ja nie, 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 nie przyszedłem na randkę, tylko do pracy, więc nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie, kto tam z boku jest, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Yy, oni też nie, nie zwracają uwagi. Tam parę razy chłopaki się na początku śmiali, że że praktycznie w samych gaciach stoję, przebieram się, no bo tak jak mówię, ściągam te te dżinsy, w których przyjeżdżam do pracy i zakładam sam kombinezon, prawda, bo e, wiele lat pracowałem w Polsce w kalesonach, żeby, wiadomo, chroniły mnie przed odpryskami, w ogóle e, temperaturą, ale, ale już teraz... Nie daję rady. Po prostu nie umiem. Za gorąco mi jest. Często też mam tylko krótki rękawek, tylko kombinezon na to wrzucony. Jak chyba, że troszeczkę przymrozi, to dłuższy rękaw zakładam, jak trochę chłodnie jest. Ale tak, mam same, 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 same majtki i koszulkę pod, pod kombinezonem, żeby czuć się, czuć się komfortowo, prawda? I myślę, i myślę że że mm że tak jest okej okay dla mnie znaczy tak jest okej okay dla mnie Ma, znam znam też tam tam innych yy, co co yy na przykład jeden ode mnie z brygady takich Holander to latem skarpetek nie zakłada, wiecie? No też się pierwszy raz spotkałem z tym. Do, ro, do roboczych butów po prostu wsadza gołą stopę, co nie? Nie wiem, jaką się tam czuje, no bo to ja nie umiem w ogóle, ja nie umiem w ogóle na boso w adidasach, gdzieś tam kiedyś założyłem, to tak się źle czułem, a co dopiero w butach roboczych. Ale on tak robi, bo mu za gorąco, więc troszeczkę on mnie rozumie, dlaczego ja jestem po prostu nieubrany. No i widziałem też nie raz przecież lat, to kurde, a ci Holendrzy te dżinsy pod spodem, prawda, gorąco jak cholera. Ja, ja po prostu, ja tak ubrany nie, miałem, nie nie dawałem rady, a oni jeszcze dżinsy mieli, co nie, i mówi, że mu gorąco, co nie. A ja mówię, to ściągnij dżinsy. Nie, 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 nie ściągam, co nie, no to dobra, co nie. To wyobraźcie sobie, jak on te spodnie w domu ściągnął, co tam kurde w gaciach miał, co nie. <laughs> Wszystkie muchy padały, co nie. Wszystkie. No, więc więc yy... Myślę, że myślę, że tym, tym e, takim śmiesznym akcentem zakończę to. E, myślę, że każdy, kto tutaj posłuchał dzisiaj troszeczkę tego, tego filmiku e, z, wie, o co mi chodzi, prawda? I ci nawet, którzy, którzy myśleli, że, że nic od nich nie czuć, czy tam w ogóle e, ich pod nie śmierdzi, może zaczną, zaczną się zastanawiać, czy może jednak warto posłuchać Grześka. I, i, I mieć tych parę koszulek, prawda? Ten antyperspirant i, i, no i skarpetki na zmianę, prawda? No więc myślę, że to będzie wszystko. Trzymajcie się do następnego razu, cześć.